Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry. Panie ministrze, miał być do końca października, potem na przełomie października i listopada. Mamy już początek listopada, właśnie mówię o wniosku do Komisji Europejskiej o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Kiedy ten wniosek zostanie złożony? Zostanie złożony w pierwszym momencie, w którym będziemy mieli przekonanie, że po stronie Komisji Europejskiej jest gotowość do jego sprawnej realizacji. W tej chwili czekamy na takie sygnały, jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską, ale takiego ostatecznego potwierdzenia od tej gotowości nie mamy, a chcielibyśmy, żeby ten wniosek już nie napotykał na kolejne problemy, bo zbyt wiele problemów mieliśmy w przeszłości z kryteriami, które były w sposób bardzo uznaniowy stosowane wobec tego wniosku. Kolejne etapy udało nam się przejść. Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany, mimo tego, że opozycja robiła wiele, żeby ten plan zaakceptowany nie był. Późniejsze etapy też nie były łatwe. Teraz chcielibyśmy, żeby ten etap poszedł już sprawnie. No tak, ale to czekamy w takim razie, panie ministrze, teraz na jakieś konkretne stanowisko pani przewodniczącej von der Leyen, czy na jakieś niewerbalne sygnały, nie, na co my tak naprawdę czekamy? Nie czekamy, rozmawiamy z Komisją Europejską i tak jak powiedziałem, jeżeli z tych rozmów będzie wynikała gotowość do tego, że Komisja Europejska będzie ten wniosek sprawnie procedować, to wówczas ten wniosek zostanie złożony. Nie spodziewam się, żeby to była odległa perspektywa. Ale rozumiem, że z rozmów dotychczasowych wynika jakaś przeciwna perspektywa, że Komisja nie jest skłonna do tego, żeby ten wniosek zaakceptować, tak? Nie, pan premier mówił o tym, że doprecyzowania wymaga pewna już niewielka ilość szczegółów w tych rozmowach. W jakim obszarze? Że 90% spraw jest ustalonych, nawet może 95%. Kilka spraw wymaga doprecyzowania, ale przede wszystkim po stronie komisji wymaga ostatecznego takiego potwierdzenia tej gotowości. My stoimy na stanowisku, że nasze zobowiązania zrealizowaliśmy wobec Komisji Europejskiej. Czekamy teraz na sygnał ze strony Komisji Europejskiej. To tam jest duża przestrzeń w tej chwili do tego, żeby wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom. Po stronie polskiej zdecydowana większość zobowiązań, jeżeli nie wszystkie zostały zrealizowane. Ale mówi pan o zobowiązaniach tych na przykład w ramach kamieni milowych deklarowanych. Czy powstał komitet monitorujący, który miałby się zajmować właśnie środkami wydawanymi z KPO? Czy zostały wprowadzone zmiany w regulaminie Sejmu i Senatu? Bo to wszystko miało się wydarzyć do końca trzeciego kwartału tego roku, panie ministrze. Proszę pamiętać o tym, że kamienie milowe są wykonywane nie w taki sposób, że Komisja Europejska nam wyznacza, co mamy wykonać i my to wykonujemy, tylko sami niejako zadeklarowaliśmy, że wykonujemy je w dialogu i w porozumieniu z instytucjami europejskimi. Zakładam, że jest to dialog partnerski. Mam taką głęboką nadzieję. Do tej pory bywało z tym różnie. Też między innymi moim zadaniem i moja nominacja jest z tym związana, żeby ten dialog miał charakter partnerski, żeby instytucje europejskie, tak jak Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej, wywiązuje się ze swoich zobowiązań, żeby instytucje europejskie również się ze swoich zobowiązań wywiązywały i również poruszały się w ramach traktatów. Ale panie ministrze, jeżeli chodzi o, już kończąc ten wątek wniosku, to jakąś czasową perspektywę możemy nakreślić? Listopad to będzie tym miesiącem, w którym powinien zostać złożony? Czy to też wcale nie jest takie pewne w tym roku? To nieodległa perspektywa. Jestem przekonany, że to będzie w tym roku, natomiast nie chcę w tej chwili deklarować już konkretnych terminów, bo musi być gotowość po stronie Komisji Europejskiej. Idźmy dalej, panie ministrze. Ostatnio Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu potrąciła kolejne 30 milionów euro na poczet kary za Izbę Dyscyplinarną. Chodzi o orzeczenie TSUE. No, ta Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana już kilka miesięcy temu, więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o kary, panie ministrze, bo ta kara cały czas licznik bije związany z tą karą. Polski rząd uważa, że słusznie, czy jednak w związku z likwidacją Izby te kary też nie powinny być naliczane? Nie, uważamy, że te kary w tej chwili po wejściu w życie ustawy nie powinny być naliczane i w tej chwili rzeczywiście mamy do czynienia z pierwszym okresem już oceny Komisji Europejskiej czasu po wejściu w życie tak zwanej ustawy prezydenckiej, dlatego w najbliższych dniach, być może jeszcze w tym tygodniu złożymy wniosek o wstrzymanie naliczania tych kar. Zobowiązania Polska ze swojej strony tą ustawą wypełniła, w związku z tym nie ma powodu do naliczania tych kar. One nie powinny być po prostu, mówię to całkiem wprost, w tej chwili naliczane. W tym tygodniu, tak? Taki wniosek. Przypomnę, że dzisiaj nie jest poniedziałek, panie ministrze, tylko środa. Myślę, tak, że dlatego mówię, że w najbliższych dniach i sądzę, że to będzie w tym tygodniu. Panie ministrze, no tylko, że kwestia likwidacji Izby Dyscyplinarnej to jedno, ale drugie to przywrócenie sędziów, którzy decyzją tejże Izby już zlikwidowanej nie mogą orzekać. Czy tutaj jakiś krok też zostanie wykonany?
Między innymi w tym wniosku... Jak rozumiem, dlatego jest kara naliczana tak naprawdę. Między innymi w tym wniosku, który my skierujemy do Komisji Europejskiej, zawrzemy informację, jak poszczególne kwestie zostały przez Polskę rozwiązane, w tym wprowadzenie ustawą trybu, w ramach którego sędzia może wnioskować o przywrócenie do orzekania. Cały szereg sędziów z tego skorzystał, z tego trybu. Wszyscy ci, którzy złożyli taki wniosek, zostali przywróceni do orzekania. Niektórzy nie zdecydowali się takiego wniosku złożyć, no ale trudno, żeby teraz Polska była karana za to, że ktoś z takiego trybu, który wprowadziliśmy tą ustawą, nie skorzystał. Ten tryb jest, w związku z tym wątpliwości powinny być rozwiązane. Ale panie ministrze, to może warto z automatu w ogóle skasować decyzję tej Izby Dyscyplinarnej, byłej Izby Dyscyplinarnej, skoro, jak mówi pan minister, teraz z automatu wszystkie te wnioski są odrzucane, to rozumiem, że jakiś problem był z tymi decyzjami. Jeżeli tak naprawdę spór z Komisją Europejską w dużej mierze opiera się na tych kilkunastu może nazwiskach sędziów, którzy nie orzekają, to może warto tę sprawę jakoś jednym cięciem zakończyć, zrobić ten krok w tył w sprawie tych sędziów. Sędziowie mogą złożyć wniosek i zostać przywróceni do orzekania i takie decyzje już są. Natomiast taki automatyzm, o którym mówi pan redaktor, no, byłby sprawą niezwykle delikatną relacji między władzą ustawodawczą i władzą sądowniczą. To znaczy de facto miałoby oznaczać to, że władza ustawodawcza w tym przypadku, no bo trzeba by pewnie jakichś nowych rozwiązań legislacyjnych, miałaby zmienić podjęte decyzje przez władzę sądowniczą, wprost anulować te decyzje. No to jest rzecz w mojej opinii bardzo dyskusyjna. Ja nie jestem prawnikiem, natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia trójpodziału władzy to może budzić daleko idące wątpliwości. Panie ministrze, pojawiają się głosy, że Bruksela może być przeszkodą na drodze do budowy z Amerykanami elektrowni jądrowej w Polsce. Pierwszej oczywiście elektrowni, bo ciągle takiej nie mamy. Były premier Leszek Miller mówił w Polsacie, nasz kraj może mieć bardzo poważne problemy, włącznie z blokadą tej inwestycji przez komisję. Zwraca uwagę były premier, że prawo unijne wymaga przeprowadzenia tak zwanego postępowania konkurencyjnego, w którym musi być kilku oferentów. Tutaj Amerykanie mieli mieć mocno preferencyjną pozycję od samego początku wybierania właśnie kandydatów na partnera do budowy elektrowni jądrowej. Czy jest taka obawa faktycznie, że Komisja Europejska może zablokować te inwestycje? Panie redaktorze, ja przez ten niedługi okres, kiedy sprawuję funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej, zdążyłem już zauważyć pewną prawidłowość. Polska opozycja robi naprawdę bardzo wiele, żeby rządowi polskiemu, a w praktyce Polsce, utrudnić funkcjonowanie na arenie europejskiej i relacje z instytucjami Unii Europejskiej. Kiedy na przykład prowadzimy w tej chwili dialog w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości z KPO, posłowie lewicy jadą do Brukseli i tam prowadzą jakieś działania, o której opinia publiczna jakoś bliżej nic nie wie, jakie one były w szczegółach. No można się spodziewać, że tłumaczą wszystkim dookoła tam w Brukseli, jakie są powody, dla których Polska nie powinna tych środków z KPO otrzymać. Była Anna Maria Żukowska mówiła, że delegacja lewicy zabiegała o odblokowanie środków z KPO. No, powiem szczerze, że mam tutaj ograniczone zaufanie. Ale wracając do posłów lewicy w tej sprawie. Leszek Miller jako premier zablokował inwestycję Baltic Pipe. Ona się zatrzymała, dopiero później ruszyła z powrotem za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Została dokończona całkiem niedawno. Strategiczna inwestycja. Dzisiaj mówi o innej bardzo ważnej strategicznej inwestycji, która ma uniezależnić Polskę energetycznie, że ta inwestycja może zostać przez instytucje europejskie podważona, tak jakby podpowiadał im, jaką ścieżkę wobec Polski należy zastosować. Nie wiem, czy pan minister nie przecenia sprawczości premiera Millera. No a ja nie powiedział, wiem, czy pan redaktor w telewizji Polsat, że być może Komisja Europejska może zablokować i Komisja Europejska zablokuje, bo polski eurodeputowany powiedział, że może to zrobić? Samo to w sobie oczywiście tak nie zadziała. Natomiast być może pan redaktor nie docenia tego, jak instytucje europejskie w jakim kontekście działają i że podejmują decyzje nie tylko w oparciu o twarde dokumenty, ale o pewien klimat polityczny, także czasami o doniesienia z relacji prasowych. W związku z tym trzeba to brać pod uwagę i opozycja powinna kibicować w tych strategicznych sprawach i wspierać rząd polski, a nie sypać piach w tryby. W tej sytuacji Leszek Miller niestety występuje w roli tego, który chce sypać piach w tryby, ale my jesteśmy spokojni, ponieważ ten wybór, było kilku oferentów, ten wybór został na razie rozstrzygnięty w odniesieniu do jednej elektrowni, tej pierwszej elektrowni atomowej. Ale czy pan minister, jakikolwiek dialog z Komisją Europejską w tej sprawie był, jest, będzie prowadzony?
Panie redaktorze, miks energetyczny i decyzja o tym, jak ten miks wygląda, jest suwerenną decyzją państw członkowskich. To nie jest kompetencja przekazana na poziom unijny. W związku z tym to Polska będzie podejmować suwerennie decyzję, jak będzie ten miks kształtowała, a szczególnie w tych warunkach, które widzimy, widać, że nasze decyzje sprzed ostatnich kilku lat były decyzjami trafnymi. Dlatego ta decyzja też jako trafna będzie wykonywana. Ale pytanie, odpowiedź na pytanie o dialog z Komisją Europejską w tej sprawie, jak rozumiem, brzmi, nie było. Nie ma i nie będzie rozmowy z Komisją Europejską na ten temat, tak? Jeżeli Komisja Europejska miałaby jakieś wątpliwości w tej sprawie, oczywiście będziemy je wyjaśniać. Natomiast decyzje w sprawie strategicznych inwestycji w zakresie energetyki są pozostawione państwom członkowskim i Polska będzie te decyzje podejmować autonomicznie. Panie ministrze, na dzisiaj myśli pan, że jest realne ryzyko, że środki dla Polski już nie w ramach KPO, ale dużego siedmioletniego budżetu mogą być zagrożone? Nie, uważam, że nie ma takiego ryzyka, natomiast... Żadnego, panie ministrze? Uważam, że nie ma takiego ryzyka, natomiast patrząc na to, co robi w tej sprawie opozycja, znowu zaczynam nabierać wątpliwości, czy nie będzie tak, że to opozycja wywoła kolejną wojnę z instytucjami europejskimi. Wszechmocna opozycja. Nie, opozycja nie jest wszechmocna. Na szczęście opozycja jest słaba. Dzięki temu rząd Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie te wszystkie problemowe rafy również przepływa bez większego szwanku. No, z tą KPO natomiast, to jeszcze... Natomiast ta rafa jest jeszcze przed nami. Też jestem przekonany, że ją... Uda nam się ominąć, panie redaktorze, ale oczywiście lepiej by było, gdyby opozycja działała propaństwowo, a nie antypaństwowo. Ale to naprawdę opozycja opozycją, ale jeżeli chodzi o duży budżet, panie ministrze, no to w końcu jest to ryzyko, czy nie ma? No, proszę zwrócić uwagę, na czym bazuje w ogóle... Że nie ma ryzyka, ale z drugiej strony, jeżeli coś się wydarzy, ta wątpliwość bazuje na jednej z publikacji prasowych, ochoczo podchwyconej przez opozycję, która mówiła o tym, że komisja ma wątpliwości co do spełnienia kryteriów tych podstawowych, aby mógłby być... Jedno z czterech kryteriów, to jest kwestia karty praw podstawowych, aby można było przystąpić do realizacji środków z Funduszu Spójności. Otóż tego rodzaju analiza jest prowadzona w tej chwili wobec kilku państw członkowskich. Żadne z państw członkowskich nie ma tych środków jeszcze w pełni tego funduszu zaakceptowanego. W związku z tym jest prowadzona pewna normalna procedura, w ramach której dyskutujemy, wyjaśniamy wątpliwości. Nie wydaje się, żeby te wątpliwości były jakieś takie, które miałyby tą sprawę, nie wiem, utrudnić czy uniemożliwić. Z KPO było tak samo. W związku z tym ja jestem dobrej myśli, no tylko rzecz w tym, żeby nie tworzyć tej atmosfery nieustannego zagrożenia, co stara się robić opozycja. Pan redaktor to nieco lekceważy, ale proszę zwrócić uwagę, że na różnych frontach opozycja tą atmosferę zagrożenia buduje, a to na przykład ma wpływ później na ratingi i na sytuację gospodarki i kwestię zaufania do kraju. I co z tego, że pan premier pojedzie i w wielu miejscach przedstawia twarde dane, jak opozycja tym szumem medialnym ja powiem, również no, była kiedyś w jakiś taka sposób opozycja, wpływa na rzeczywistość. Myślała o ratingach, ale mówiła o Polsce w ruinie. Nie wiem, czy ratingi brała wtedy pod uwagę, jak to wpływa na nastroje wśród inwestorów zagranicznych. No, parę lat temu tak było, ale panie ministrze... No tak, ale dzięki Bogu, panie redaktorze, i dzięki wyborcom, ci, którzy tą Polskę do ruiny doprowadzili, są odsunięci od władzy, a w tej chwili, jeżeli spojrzymy na wskaźniki gospodarcze, to poza inflacją, która trapi całą Europę, która jest wywołana rosyjską agresją na Ukrainę, wszystkie inne wskaźniki gospodarcze mamy naprawdę bardzo dobre. No, PKB już też wzrost mocno, panie ministrze, no, zaraz się zbliża, ale zobaczymy, jak będzie przyszło. Bardzo dziękuję. Dziękuję tymczasem za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Szymon Szynkowski, Wolsztajn, minister do spraw europejskich, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu ministrowi. Państwu życzę do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy. A teraz zapraszam już Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi. Startuje program Ekspres Biedrzycki.
Dzień dobry Państwu. W środę, nie w poniedziałek, jak niektórym mogłoby się wydawać. To jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam Państwa, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie Państwa gośćmi za chwilę. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, z którym oczywiście o polskiej polityce głównie będziemy rozmawiać i o wywiadzie Marka Falenty, którego to udzielił dziennikowi Rzeczpospolita. Zapewnia Marek Falenta, jeden z głównych bohaterów afery taśmowej od tej drugiej strony, rzecz jasna, to Państwa doskonale pamiętają, że nie był zamieszany w sprzedaż nagrań ówczesnych polityków rządzących, obecnych opozycji służbom rosyjskim. Mówi tak: po pierwsze, nigdy nie spotkałem nikogo z rosyjskich służb. Po drugie, nie znałem nikogo z osób, które W, czyli ten człowiek, Marcin W, który ostatnio tak naprawdę rozgorzał tę sprawę na nowo, przedstawił mi w Kemerowie. Po trzecie, nigdy nikomu nie sprzedałem żadnych nagrań. Tak Marek Falenta, czyli biznesmen skazany w związku z aferą podsłuchową na 2,5 roku więzienia, opowiedział czy odpowiedział właśnie na słowa swojego byłego wspólnika Marcina W. Nie chciał jednak Marek Falenta odnieść się do pogłosek o rzekomej łapówce dla Donalda Tuska, która według Marcina W. miała być przekazana w torbie plastikowej w wysokości 600 tysięcy euro za pośrednictwem syna Donalda Tuska, Michała Tuska. Jak stwierdził o tej sprawie, tutaj cytat, będzie chciał odpowiedzieć przed komisją śledczą lub weryfikacyjną. Wiemy oczywiście, że i Donald Tusk, i cała opozycja właściwie bardzo zgodnie domaga się powołania komisji śledczej w sprawie afery taśmowej. Domagało się powołania tej komisji wielokrotnie, trzykrotnie, o ile się nie mylę, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze za czasów, kiedy w opozycji było. No od tej pory cicho sza. Politycy Platformy Obywatelskiej komisji chcą Prawa i Sprawiedliwości, twierdzą, że jest ona absolutnie do niczego w tej chwili niepotrzebna. Czy w ogóle tę sytuację uda się wyjaśnić? Kiedy taka komisja mogłaby zostać powołana? Na ten temat dziś będziemy na pewno mówić, ale będziemy także wspominać o tym, że podobno w Prawie i Sprawiedliwości, a właściwie w Zjednoczonej Prawicy, tak to powinno się szerzej powiedzieć, wróciła dyskusja o odblokowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Państwo zapewne, przynajmniej część z Państwa słyszała przed chwilą ministra Szynkowskiego-Welsenka, który żadnych konkretów w tej kwestii nie podał. No niemniej są doniesienia medialne mówiące o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości jest takie przekonanie, że na obecnym sporze zyskuje z jednej strony albo Donald Tusk i Platforma Obywatelska, albo Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, którzy podbijają tę piłeczkę pseudosuwerenności, braku porozumienia z Komisją Europejską. W związku z tym ma wracać ta dyskusja o takim resecie na linii polski rząd, Komisja Europejska. W tej chwili mają być rozważane różne opcje, łącznie z przeprowadzeniem zmian w sądownictwie, które miałyby odblokować miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Problem tylko polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość w tej kwestii ani jednego kroku bez Zbigniewa Ziobry nie zrobi. Cały czas Zbigniew Ziobro, nie ma ich wielu, ale jednak ma 18 bodajże posłów w tej chwili i to jest rzecz, którą Jarosława Kaczyńskiego nieustannie szantażował, szantażuje i pewnie szantażować będzie, więc dyskusja w Prawie i Sprawiedliwości o resecie stosunków z Komisją Europejską może trwać, ale chyba jednak marne szanse, żeby coś konkretnego z tego mogło wyniknąć. Mamy po raz kolejny bardzo złe dane inflacyjne, to już Państwo zapewne wiedzą, ale dla porządku przypomnę, inflacja w październiku tego roku wyniosła według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, chociaż te wstępne szacunki potwierdzają się później z reguły, 17,9%, co jest oczywiście najwyższym wynikiem od grudnia 1996 roku. Przypuszczam więc, że wielu naszych widzów jeszcze nie było na świecie, kiedy mieliśmy do czynienia z podobnym poziomem inflacji. W tym miesiącu to się zbiegło z prognozami ekspertów, ale no to jest rekord, który skłania do prognozy, że w listopadzie, w tym miesiącu będziemy mieli jednak kolejną podwyżkę stóp procentowych i niestety złe informacje też są takie, że nie jest to szczyt inflacyjny według większości analityków. On przypadnie na przełom grudnia i stycznia, może przekroczyć nawet 20% i niestety wbrew temu, co mówił Adam Glapiński, nie jest to sytuacja, którą uda się w jakiś znaczący sposób i odczuwalny dla naszych portfeli opanować w przyszłym 2023 roku. Tych tematów Państwo, jak widzą, do omawiania, jeżeli chodzi o polską politykę, mnóstwo, ale oczywiście nie zapominamy o tym, co dzieje się w Ukrainie. Dzisiaj o sprawach
ukraińskich z generałem Mieczysławem Bieńkiem będziemy rozmawiać. Wiemy, że po raz kolejny mieliśmy do czynienia z serią ataków rakietowych i dronowych Federacji Rosyjskiej na głównie infrastrukturę krytyczną Ukrainy i cywilów ukraińskich, przede wszystkim w Kijowie, w stolicy Ukrainy. Przez wiele, wiele godzin nie było dostępu do ciepła, nie było dostępu do energii elektrycznej, do wody. Sytuacja niezwykle trudna, tym bardziej, że Wołodymyr Zełenski przyznał już, że po rosyjskich ostrzałach zniszczono właściwie 40% infrastruktury energetycznej Ukrainy i przed zbliżającą się zimą, oby ona była jak najłagodniejsza z perspektywy Ukraińców, jest to sytuacja absolutnie dramatyczna, która też może według Kremla spowodować kolejny kryzys migracyjny w Europie. Na to właśnie Władimir Putin gra. Wiemy, że 13 grudnia w Paryżu ma zostać zorganizowana międzynarodowa konferencja w sprawie pomocy dla Ukrainy właśnie. Chodzi przede wszystkim o pomoc związaną z nadchodzącą zimą i z problemami energetycznymi. Od tygodni, to już Państwo doskonale wiedzą, Rosja regularnie atakuje Ukrainę, ukraińską infrastrukturę krytyczną. No i prawda jest taka, że bez szybkiej pomocy, bez szybkich działań, bez choćby zakupów agregatów dla Ukraińców, no będzie bardzo ciężko im tę zimę przetrwać. Na ten temat mają przywódcy europejscy, przywódcy zachodni rozmawiać w Paryżu 13 grudnia. Pytanie, czy to nie jest za późno? Będzie już to właściwie, jeżeli chodzi o temperaturę, sam środek zimy prawdopodobnie. Wiemy też, że izraelskim mediom Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu i tam odnosi się do braku zaangażowania Izraela w takim kontekście, no chociażby udzielenia tego parasola, tej pomocy przeciwlotniczej Ukraińcom. Zełenski mówi tak: nie mogę tego zrozumieć, jak naród żydowski, a ja jestem Żydem, moja rodzina przeszła przez straszną tragedię w Holokauście i naprawdę nie rozumiem, jak Izrael może stać z boku i patrzeć z zewnątrz, jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić, ale jak wy możecie to robić, nie rozumiem tego. To taka odezwa Zełenskiego do Izraelczyków właśnie. I na te wszystkie tematy z generałem Mieczysławem Bieńkiem rozmawiać się będziemy. Wiemy, że też pojawiły się problemy ze zbożem, z eksportem żywności. Rosja oczywiście łamie kolejną umowę związaną z tak zwaną inicjatywą zbożową. Czy to oznacza zdecydowanie większą perspektywę kryzysu żywnościowego dla całego świata, nie tylko dla Ukrainy? O tym także rozmawiać będziemy. Wspomnimy po raz kolejny, choć ja nie mam wielkiej wiary, jeżeli chodzi o te doniesienia, ale tutaj Daily Mail i The Sun piszą bardzo szeroko o nowych informacjach dotyczących stanu zdrowia Władimira Putina. Sytuacja ma być, według dziennikarzy, bardzo poważna. Ma chodzić o to, że Władimir Putin czuje potwornie duży ból, ma opuchniętą twarz, cierpi na inne skutki uboczne. Wszystko związane jest podobno z rakiem trzustki, a także początkiem choroby Parkinsona. Jest naładowany ciężkimi sterydami i innowacyjnymi zastrzykami przeciwbólowymi, co ma powodować, że jest coraz trudniej mu ogarniać sytuację związaną z rządzeniem Federacją Rosyjską. Ale mówię, oczywiście do tego typu informacji podchodzimy z daleko idącym dystansem, bo one pojawiały się już właściwie od początku tej wojny. No niemniej z panem generałem słów kilka także temu wątkowi poświęcimy. Także ruszamy, zaczynamy. Marcin Kierwiński już za chwilę u nas w studio. Ustawa ta została skierowana już do podpisu pana prezydenta. W związku z tym lada dzień przepisy dotyczące redystrybucji węgla za pośrednictwem samorządu terytorialnego wchodzą w życie i chcemy, aby ten mechanizm jak najszybciej został uruchomiony. Przez ostatnie dni wojewodowie prosili o wskazanie zapotrzebowania przez poszczególne samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, tak aby też te informacje przekazać do spółek Skarbu Państwa i niezwłocznie po wejściu w życie tych przepisów ta redystrybucja węgla rozpocznie się oczywiście w stosownej skali, ponieważ tak jak wiemy, te środki są dostarczane na bieżąco i chcemy w taki sposób redystrybuować ten węgiel, aby mieszkańcy Polski mogli stopniowo dokonywać zakupów, tak aby nie było sytuacji, w której z powodu wąskiego gardła logistycznego dojdzie do braków w poszczególnych miejscach. W tej chwili tworzymy mechanizm redystrybucji przez samorządy, który w ustawie ma ustawioną maksymalną cenę
cenę 2000 zł za tonę. To powoduje, że do 3 ton ta cena końcowa w praktyce wynosi razem z dodatkiem węglowym właśnie te 1000 zł, które planowaliśmy na samym początku, bo cena, która będzie w samorządach, będzie wynosiła około 2000 zł plus dodatkowo 1000 zł dodatku węglowego, czyli właśnie około tego 1000 zł za tonę, która była takim naszym celem, który kilka miesięcy temu zapowiadaliśmy. Oczywiście też chciałem podkreślić, że ta sytuacja w najbliższym czasie może być dynamiczna. Wiemy o tym, że są pewne ryzyka logistyczne, w związku z tym też chciałem uprzedzić, że oczywiście w niektórych miejscach kraju mogą występować czasowe niedobory związane z tym, że ten łańcuch logistyczny jest skomplikowany i on musi być na bieżąco uzupełniany z polskich portów, ale generalnie na cały okres zimowy kwestie związane z ilością węgla zakontraktowaną są wystarczające, to znaczy, że ta ilość węgla wystarczy na cały sezon. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie pośle, nadal nie mamy podpisu prezydenta pod ustawą, która ma pomóc samorządom ogarnąć kwestie związane z dostawą węgla dla gospodarstw domowych i dla zwykłych, jak to się nieładnie mówi w cudzysłowie, Polaków. Tego podpisu cały czas nie ma, mimo że on mówił no, parędziesiąt dobrych godzin temu, że to będzie wkrótce, jak tylko wróci do obowiązków biurowych. No widać, jeszcze nie wrócił. Widać, pan prezydent zrobił sobie długi weekend. Szkoda, bo to ważna ustawa. Polacy, zresztą każda ustawa, która dziś ma pomagać Polakom, jest po prostu istotna, więc lepiej, żeby pan prezydent... Ale czy pana zdaniem ta ustawa rzeczywiście realnie pomoże w kwestii węgla? Nie. To są tylko jakieś takie... Nie, to jest kolejny, jakiś tam malutki fragmencik zmiany rzeczywistości. Ta ustawa nie pomoże w jednym. Przede wszystkim na dziś nie można dostać węgla. Na dziś cały czas jest problem z węglem. Na dziś rząd nie zapewnił tego, aby Polacy mogli ten węgiel kupić. W ogóle środki do ogrzania swoich mieszkań. Więc ten główny problem dzisiaj tą ustawą nie zostanie wyeliminowany. No dobrze, ale ja tutaj mam przed sobą informację o tym, że w Stalowej Woli chociażby ten samorządowy, jak to się już zwykło mawiać, węgiel dotarł do miasta i będzie sprzedawany po 1850 zł za tonę. Wiemy też, że tamtejszy samorząd będzie miał do rozdysponowania 2200 ton tego surowca. No czyli da się. No, jeszcze proszę pani redaktor dodać, skąd jest pan prezydent Stalowej Woli. Związany jest z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, nie tyle jest związany, jest taką nadzieją, młodą nadzieją PiSu. No, ale PiSu. Związany mentalnie, występuje, jak widać, politycznie. Występuje także na konwencjach PiSu, więc wczoraj pan prezydent napisał nawet coś takiego, że właściwie ten węgiel będzie tańszy niż rok temu. W ogóle jest sukces, wszystko jest rewelacyjnie. No bądźmy poważni. Polacy nie mają dziś za co ogrzać swoich domów. Kolejne ustawy PiSu wprowadzają tylko coraz większy chaos. Cały czas ten główny problem, czyli brak surowców energetycznych, istnieje. Zamiast tępego PR-u, do którego wykorzystywany jest także pan prezydent Stalowej Woli, warto, aby rząd wziął się wreszcie za robotę. No dobrze, a hipotetycznie zupełnie, bo mnie się wydaje, proszę mnie wyprowadzić z błędu, że to jest sytuacja nierozwiązywalna w krótkiej perspektywie, w tym momencie. Ale był czas. To nie jest tak jak z inflacją, że KPO i to troszeczkę pomoże, prawda? Tutaj tego węgla nie ma i prawdopodobnie może go nie być. Co byście państwo zrobili, gdybyście w niedzielę wygrali wybory i od was by teraz to zależało? Po pierwsze, inflacja to cały czas jest problem nierozwiązywany w Polsce, ona cały czas rośnie. Teraz. W tej sprawie trzeba było myśleć 4 miesiące temu. Dziś mamy taką sytuację, ale nie że stoimy... więc co możemy zrobić? To dziś należy rozliczać rządzących za to, że zamiast rozwiązywać problemy, po prostu kłamali. Od rozliczania dziś, Polakom w piecach węgla nie przybędzie. Dziś należy jak najszybciej sprowadzić węgiel. Ten węgiel jest dostępny na rynkach światowych, tylko trzeba przestać marnować kolejne okazje i zacząć pracować. Proszę sobie przypomnieć, kilka tygodni temu mieliśmy taką informację, że właściwie węgiel już mógł trafić do Polski. Część tego węgla, tylko przespano ten tak zwany slot, czyli moment, kiedy mógł być rozładowany w jednym z portów. No przecież to pokazuje na skrajne dyletanctwo i partactwo tej ekipy. Wystarczy, żeby tymi sprawami zajmowali się ludzie kompetentni, a nie Sasin z panią minister Moskwą, bo to są ludzie, którzy spaprają wszystko. No dobrze, ale był pan Naimski, był pan Piotr Woźniak, wymieniany przeze mnie zawsze wśród tych osób, które wiedziały, na czym sprawy polegają. No, nie ma ich. No, ale pan Naimski kontestował przejęcie, a właściwie oddanie za bezcen polskiej infrastruktury krytycznej. Kontestował? To mam takie poczucie, że to jest nawet delikatnie powiedziane. Tak, no protestował. Bardzo mocno sprzeciwiał. On protestował przeciwko temu, bo tak samo jak zresztą wszyscy wiedział, że oddanie MOL-owi polskich stacji benzynowych to jest wpuszczanie tylnymi drzwiami sojuszników Putina tutaj do Polski.
Za to wyleciał z rządu, więc nie będę dzisiaj na Naimskiego zrzucał odpowiedzialności. Tą sprawą, jeżeli chodzi o węgiel, surowce energetyczne, od wielu miesięcy zajmuje się Jacek Sasin. Jak Sasin się czymś zajmuje, to wiadomo, że będzie drogo, że będzie nieskutecznie i w skrajnym bałaganie. Ale jest pan przekonany, że to jest odpowiedzialność Jacka Sasina? Bo szczerze, to w tej chwili sytuacja jest na tyle dziwna, że nie wiadomo, kto się zajmuje kwestiami energetycznymi w naszym kraju. Panie redaktor, Sasin jest wicepremierem, który ma pod sobą całą energetykę. Więc tak, odpowiedzialność jest jego. Natomiast proszę wybaczyć, ale ja się nie dam wpisać w takie pytania, czy to Sasin, czy Sasin w 50%, a w 50% Morawiecki. Co to Polaków obchodzi? Mają rząd, który powinien rozwiązywać problemy. A ten rząd generuje problemy. Ten rząd nic nie robi, tylko chwali się takim tępym PR-em. Jak ja widzę pana Sasina, który wychodzi na każdym posiedzeniu Sejmu i mówi, węgla mamy pod dostatkiem, to ja mu proponuję, żeby pojechał, nie wiem, do mojego okręgu wyborczego, do Raciąża, ja tam byłem wczoraj, czy do Jońca, ja byłem tam 2 dni temu i niech pyta ludzi, czy mają czym ogrzewać swoje domy, czy mogą w sposób normalny kupić węgiel, pelet, czy rzeczywiście jest tak dobrze. Bo naprawdę ta propaganda sukcesu jest już czymś nie do wytrzymania. Ten rząd powinien zajmować się Polakami, a nie własnym dobrym samopoczuciem. Premier Donald Tusk miał szansę powiedzieć o tym na antenie TVP, bo jak rozumiem zostało wystosowane zaproszenie do Donalda Tuska. Miał w studiu TVP rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Szansa chyba nie wykorzystał. Po pierwsze, panie redaktor, nie miał rozmawiać w studiu z Morawieckim, bo żadnego takiego zaproszenia nie było. To jakie było? Zaproszono pana premiera Donalda Tuska, żeby wziął udział w programie, którego oglądać się nie da, bo tylko kłamią tam ludzie, którzy pracują. Miał mieć około 12 minut, a po nim występować miał przez 40 minut pan Morawiecki. Jeżeli TVP nazywa to debatą, no to bądźmy poważni. Oni nawet nie rozumieją, no ale dobrze, ale sądzi pan, że to była dobra debata? Teraz, żeby tam się nie pojawiać dać szansę temu, tak, żeby odkłamać te rzeczy, oczywiście, o których że się tak. Mówi. I tutaj pani redaktor, proszę o chwilę, o chwilę, żeby wytłumaczyć. My nie mamy dziś telewizji publicznej. My mamy dziś medialne ZOMO Kaczyńskiego. Tam nie pracują dziennikarze. Może kiedyś byli dziennikarzami. Tam pracują propagandziści PiS-u. Jeżeli chce pani zachęcić lidera opozycji do tego, żeby poszedł do medialnego ZOMO, żeby tam go mogli bezkarnie swoimi kłamstwami okładać, to ja się temu głęboko sprzeciwiam. To po pierwsze. Po drugie, pan premier Donald Tusk powiedział jasno, jest gotowy na debatę z Kaczyńskim. To Kaczyński jest liderem tego obozu politycznego. Proszę wybaczyć, ale debatowanie z pacynką Kaczyńskiego, czyli z panem Morawieckim, jest kompletnie bezzasadne. Przecież Morawiecki nie ma nic do powiedzenia nawet we własnym rządzie. Ja sobie przypominam, jak jeden z ministrów kiedyś mówił, że Morawiecki jest miękiszonem. Czyli nawet w rządzie, którym kieruje formalnie Morawiecki, nikt się z nim nie liczy. Więc debatowanie z kimś takim, no, kompletnie bez sensu. No i wreszcie trzecia sprawa. Jeszcze jedna sprawa, bo chcę to bardzo jasno powiedzieć. Panie prezesie Kaczyński, proszę nie chować się za telewizję publiczną, za pana Morawieckiego. Proszę przyjąć warunki Donalda Tuska, zgodzić się na debatę. Niech Kaczyński przestanie wreszcie uciekać. Ja wiem, że on tchórzostwo ma w swoim DNA. I pewnie niezbyt dobrze wspomina debaty z Donaldem Tuskiem. Ale to jest inna sprawa. Ale rzecznik Prawa i Sprawiedliwości... Ucieka, ale jeszcze jedno zdanie. Nie, ostatnie. Obiecuję ostatnie. Kaczyński uciekł przed stanem wojennym pod kołdrę, uciekł z własnego rządu, gdy pojawiły się problemy i ucieka przed debatą z panem premierem Donaldem Tuskiem. Nic więcej. Rzecznik PiS-u mówi, że debatuje się zawsze z osobą, która jest na tym samym lub podobnym stanowisku. To znaczy Donald Tusk, jak rozumiemy, chce zostać premierem po wygranych przez opozycję wybory. W związku z tym powinien debatować z premierem, a nie z szefem Zjednoczonej Prawicy, bo nie ma drugiego takiego tworu i bytu na politycznej scenie po drugiej stronie, żeby miał z kim Jarosław Kaczyński rozmawiać. Kto jest liderem PiS-u? Kto jest decydentem w obozie politycznym PiS-u? Jarosław Kaczyński. Ja rozumiem, że ma traumę spotkań z Donaldem Tuskiem. Ja rozumiem, że dostał lanie podczas ostatniej debaty. To było w 2007 roku. Zresztą Kaczyński kiedyś to wspominał, mówiąc, że niepotrzebnie zgodził się na tą debatę, dlatego przegrał. Rozumiem, że ma traumę. Ale Polska ma prawo oczekiwać debaty liderów. Lidera
największej partii opozycyjnej i lidera partii rządzącej. Na uczciwych warunkach, nie przy udziale, raz jeszcze to podkreślę, medialnego ZOMO, jakim dziś stała się telewizja, była telewizja Kurskiego, teraz nazwiska pana prezesa to chyba nikt nie pamięta, ale standardy pozostały dokładnie takie same. Dziś Polacy mają prawo domagać się debaty pomiędzy liderami. Okay. Na tą debatę Donald Tusk jest otwarty. Ale do mnie nie dojdzie. Oboje dobrze o tym wiemy. Nie dojdzie, rozumiem, bo Kaczyński że w kampanii wyborczej Donald Tusk także nie będzie przyjmował zaproszeń od telewizji rządowej. Panie redaktor, raz jeszcze powtórzę. Mhm. No przecież z tej telewizji leje się tylko i wyłącznie hejt i kłamstwo. Nie o to chodzi, żeby teraz to analizować. Ja tylko pytam o konkret. Czy się, rozumiem, że w związku z tym, co pan mówi, każde zaproszenie będziemy analizować. Jeżeli pyta mnie pani osobiście, oczywiście, że będę odradzał panu premierowi, choć pan premier Tusk sam podejmuje okay. decyzję w Dobrze, tym zakresie. Panie pośle, pamiętamy ta wspomniana przez pana debata Tusk-Kaczyński z 2007 roku. Wtedy taką wisienką na torcie i wydaje się, że kropką nad i, jeżeli chodzi o przewagę Donalda Tuska w tamtej debacie. Pamięta pan, była taka rozmowa o cenach. Było, tak. Tam chyba kurczaki. Takie podstawowe produkty. No, gdyby teraz zapytać o ceny, to też rząd pewnie miałby kłopot, żeby się odnieść w kontekście inflacyjnym, bo mamy kolejne dane, prawie 18%, 17,9%. To są takie pierwsze wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Czy pan widzi jakiekolwiek działania rządu, które mają lub mogłyby ograniczyć tę niebywałą zupełnie z naszej perspektywy inflację? Sytuacja robi się dramatyczna. I to trzeba bardzo jasno powiedzieć, bo to jest kolejny miesiąc z większego odczytu inflacyjnego i widać, że żadne starania, czy to Rady Polityki Pieniężnej, czy brak starań rządu, tak naprawdę kompletnie nie wpływają na to, co się dzieje. Polacy płacą coraz drożej i już płacą rekordowo drogo za kredyt, a płacą coraz drożej w sklepach. Nie ma polityki walki z inflacją realizowany przez ten rząd. Jest tylko taka polityka uśmiechania się, opowiadania, jest super, będzie lepiej, w Unii Europejskiej też jest źle i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym bardzo mocno powiedzieć, że dziś jedną z tych rzeczy, którą rząd może zrobić od ręki, to jest sięgnąć po pieniądze z KPO. To są pieniądze... No podobno jest jakiś przełom w Prawie i Sprawiedliwości. Przełom. Jest w tym sensie przełom, że... w Polsce dokonać przełom i możemy wziąć te pieniądze? Że są jakieś właśnie nowe tarcia i próba sił dotycząca tego, żeby jednak dokonać resetu w stosunkach z Komisją Europejską, bo w Prawie i Sprawiedliwości przynajmniej część polityków mówi, że na obecnej sytuacji zyskuje z jednej strony albo Tusk, a z drugiej strony Ziobro. Redaktor, i że to tak być nie proszę, może. Proszę sobie wyobrazić, a tak jakbyśmy stanęli z boku naszej rozmowy. Ona na swój sposób, nie z naszej winy, nie z winy pani redaktor, podkreślam tu, to jest jakiś absurd. Mamy gigantyczny kryzys, rekordową drożyznę i rekordową inflację. Tuż za rogiem leżą gotowe do wzięcia palety z pieniędzmi. I polski rząd mówi... nie, my tych pieniędzy nie chcemy. A my się zastanawiamy, czy tam jest przełom, czy już może są w stanie otworzyć te drzwi, pójść za rok i wziąć te pieniądze, czy nie. Nie obchodzą mnie przełomy w tym rządzie. Obchodzi mnie to, żeby wreszcie polski rząd przestał zdradzać interesy polskich obywateli i żeby ściągnął pieniądze europejskie tutaj do Polski, bo to może Polakom po prostu pomóc. No dobrze, tylko też z drugiej strony, panie pośle, ja mam takie poczucie, że państwo próbują przekonać Polaków do tego, że wzięcie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy zlikwiduje problem inflacyjny. Nie, może pomóc. Może pomóc. Proszę pamiętać, że Polacy także płacą rekordowo drogo ze względu na przykład na ceny paliwa. Co stanowi o wysokich cenach paliwa? No jedno to, że Obajtek nas łupi w sposób rekordowy, to znaczy marże spółek paliwowych, ale z drugiej strony też bardzo słaby kurs złotówki wobec dolara. Jeżeli pieniądze z KPO trafiłyby do Polski, ta złotówka by zyskała po prostu na wartości. Pewnie mniej byśmy płacili chociażby za paliwo. Wiadomo, że paliwo odkłada się, ta cena paliwa odkłada się niemal w każdym produkcie, który codziennie kupujemy. Więc jasne, że to nie jest tak, że KPO rozwiąże problem inflacyjny, bo problem inflacyjny rozwiąże odsunięcie Glapińskiego i normalny rząd w Polsce. To jest coś, co może zagwarantować pokonanie inflacji. Ale dziś doraźnie KPO może pomóc, może dać trochę oddechu zmęczonym przez ten rząd Polakom. No, panie redaktor, przecież to jest coś niesamowitego. Niektóre produkty spożywcze podrożały w ostatnich miesiącach o 40%. To znaczy w ogóle mówi się, że taka ta nominalna, w cudzysłowie, taka
inflacja, która dotyka nas na co dzień w sklepach, to jest około 30% no właśnie, albo ponad 30%. Właśnie. I my mamy możliwość skorzystania z pieniędzy europejskich. Pieniądze, które mogą być przeznaczone, nie wiem, na odnawialne źródła energii, żeby w krótkim horyzoncie czasu nie być uzależnionym od surowców z Rosji czy z innego kierunku. Można te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, na rozruszanie polskiej gospodarki po COVID-zie, a my tych pieniędzy nie bierzemy. No przecież to jest nic innego, ale gospodarcza zdrada. Ale Sprawiedliwości to nie znaczy, że my stanu. Nie bierzemy, tylko że po prostu właśnie przez europosłów chociażby opozycji tych pieniędzy nie ma, ponieważ namawiają Komisję Europejską do tego, żeby Polsce te pieniądze obciąć i w ten sposób wpływać na przebieg sytuacji politycznej na polskiej scenie, że po prostu to jest wykorzystywane po to, żeby pomóc Platformie wrócić do władzy. No przecież zna pan te argumenty i teraz pytanie, jak duża liczba wyborców w taką narrację uwierzy? Panie redaktor, jest dzisiaj 2 listopada. Mamy 2 listopada. Mhm. Ja przypominam sobie, gdy panu premierowi Morawieckiemu powiedziano, no ale panie premierze Morawiecki, to jest kłamstwo, pan nawet nie złożył wniosku o te pieniądze. No to Morawiecki co na to odpowiedział? Do końca października wniosek będzie złożony. No dziś mamy już 2 listopada, wniosek nadal nie jest złożony. Nawet w takiej sprawie Morawiecki w sposób bezczelny i ordynarny kłamie. Ja rozumiem, że Morawiecki się wyżywi. Ma działki, ma nieruchomości, wprawdzie nie ma oświadczenia majątkowego, ale wykazanych tych nieruchomości, które przepisał na żonę, ale rozumiem, że on jego kryzys nie dotyka. Ale Polaków kryzys dotyka. Więc panie premierze Morawiecki, czas złożyć ten wniosek. No nie da się wygrać w lotka, jeżeli nie kupuje się losu. I dopóki ten wniosek jest niezłożony, no to cała narracja, całe słowa Morawieckiego o tym, kto mu przeszkadza, są po prostu nieprawdziwe. Mamy mur na granicy z Białorusią. Teraz minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, informuje, że Polska wybuduje zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim. Poinformował o tym, że już dzisiaj rozpoczną się prace saperów będące początkiem budowy tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Jak pan dostanie ten pomysł, czy on jest potrzebny? Taka zapora jest Ja wolałbym, żeby wszelkie pieniądze przeznaczane były na wzmocnienie polskiej armii, tylko na realne wzmocnienie polskiej armii. Bo minister Błaszczak dziś jeździ, twierdzi, że zakupuje najnowocześniejszy sprzęt, tylko ten sprzęt trafi do Polski za 10 albo za 15 lat. A ten sprzęt jest potrzebny polskiemu wojsku już teraz. No dobrze, ale minister przekonuje, że granica z Rosją powinna być szczelna po prostu i że temu ta zapora ma służyć. No, pani redaktor, tak jak mówię, oczywiście, że powinna być szczelna i ta granica, od tego mamy Straż Graniczną. Wolałbym, żeby pieniądze na to przeznaczone były skierowane wprost do Wojska Polskiego na zakup nowoczesnego sprzętu. I to sprzętu, który trafi do wojska już teraz, a nie za 10 lat. Zapora będzie składała się z 3 szeregów drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie, a więc 3 warstwy, które pozwolą na zbudowanie tymczasowej zapory, takiej jaka była budowana na granicy polsko-białoruskiej. Wysokość 2,5 metra, szerokość 3 metry. Od polskiej strony zostanie postawione także ogrodzenie, które ma ochronić zwierzęta. Taki jest plan w tej chwili Zjednoczonej Prawicy. Błaszczak i PiS kochają takie PR-owskie inwestycje, które realnie bezpieczeństwa polskiego nie zwiększają, natomiast można je otworzyć, opowiadać, jacy jesteśmy świetni, jacy jesteśmy potężni. Ja bym wolał więcej czołgów, system obrony przeciwrakietowej, wolę te konkrety. Jest 7 rok rządów PiS-u i my nadal nie mamy systemu obrony przeciwrakietowej. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicę. I w Kaliningradzie rozmieszczone... Więc o czym my rozmawiamy? Więc my naprawdę rakietę powstrzyma. No właśnie, dlatego mówię, że to są takie fajerwerki, które możemy zakupować wtedy, jak będziemy naprawdę mieli to, co najważniejsze już u siebie. Patrioty miały w Polsce być kupione w 16 roku. Wszystko było pozostawione przez pana ministra Siemoniaka, przez panią premier Kopacz, pana premiera Tuska, gotowe do tego, aby system obrony przeciwrakietowej trafił do Polski. Rząd PiS-u całkowicie te zakupy wstrzymał. Na 7 lat. Dziś na chybcika, w sposób często nieprzemyślany, kupują, tylko cały czas jest jeden problem. Oni kupują coś, co trafi do Polski za wiele lat, a ten sprzęt jest potrzebny teraz. Więc zamiast murów, panie ministrze Błaszczak, proszę naprawdę poważnie podejść do polskiego bezpieczeństwa i kupować takie produkty, które dadzą bezpieczeństwo, ale są dostępne już teraz. To jeszcze jedna sprawa dotycząca tym razem
afery taśmowej. Mamy Marka Falentę, który udziela wywiadu dziennikarzom Rzeczpospolitej i mówi tak. Po pierwsze, nigdy nie spotkałem nikogo z rosyjskich służb. Po drugie, nie znałem nikogo, nikogo z osób, które Marcin W. przedstawiłby mi w Kemerowie. Po trzecie, nigdy nikomu nie sprzedałem żadnych nagrań. Tak komentuje Marek Falenta zeznania swojego byłego wspólnika. To bardzo kolejny ciekawe. Kolejny kamyczek do ogródka tej afery. Tak, tylko zadajmy sobie jedno pytanie. Jak to jest, że przez ostatnie lata pan Falenta milczał? Nagle jak PiS zaczyna mieć problem po raz kolejny z tą aferą, z aferą węglową, aferą podsłuchową, to nagle pan Falenta wychodzi ze swojego ukrycia i udziela wywiadów. Czy nie jest przypadkiem tak, że to PiS, to PiS-owi bardzo na rękę, żeby teraz pan Falenta ożywił się medialnie? Ja sobie przypominam... Czyli Falenta gra pana zdaniem na PiS? Ja sobie przypominam taki list skierowany do pana prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie pan Falenta domagał się ułaskawienia, mówiąc, że ta, sugerując, że tak wiele zrobił dla PiS-u w ramach tej afery. Tak. Mhm. No, myślę, że powiązanie tych dwóch faktów, tego listu i tego, co było tam napisane, z tym, że dziś, gdy PiS ma problem, znowu pojawia się Falenta, jest dość oczywisty. No dobrze, nie chciał jednak Marek Falenta komentować kwestii tej słynnej już łapówki dla Donalda Tuska, którą jego syn Michał miał w reklamówce jednej, 600 tysięcy euro, ile się nie mylę, przetransportować. Mówi, że o sprawie będzie chciał opowiedzieć przed komisją śledczą lub komisją weryfikacyjną. No, byleby ta komisja śledcza powstała, bo jak widać wniosek Platformy Obywatelskiej jest już złożony. Podpisały się pod nim inne partie opozycyjne. Tylko PiS jakoś dziwnym trafem bardzo tej komisji się boi. Jakoś je Jarosław Kaczyński po raz kolejny ucieka. Co mają do ukrycia, że nie chcą przeanalizować, przebadać i wątków podsłuchowych, i wątków uzależnienia polskiej gospodarki od ruskiego węgla? Czego się tak bardzo boją? Ja wiem, czy, ja, i tutaj już mówię, panie redaktor, moim zdaniem boją się tego, że to oni skrajnie uzależnili Polskę od ruskiego węgla. To ta afera była im po prostu na rękę, aby przejąć władzę w Polsce. Natomiast potem zachowywali się tak, jakby to w Rosji widzieli głównego naszego partnera gospodarczego. I to powinno być wyjaśnione, to powinno być zbadane. I to będzie zbadane. Proszę mi wierzyć, jak nie w tym roku, to najdalej w przyszłym roku, jak opozycja wygra wybory. Panie pośle, to jest temat już właściwie trochę zgrany jak zdarta płyta. Niemniej cały czas aktualny. Kiedy my jako obywatele, wyborcy otrzymamy informację dotyczącą tego, w jakiej formule opozycja pójdzie do wyborów? Czy to... Ja nie mówię, że to ma być teraz. Niczego nie sugeruję, tylko mają państwo jakiś plan na to? Dajecie sobie jakiś deadline, jak to się nieładnie mówi, jakiś ostateczny termin, mówił w którym o tym trzeba Donald będzie... Tusk. No tak, tylko wiemy, że okoliczności czasami się zmieniają. Mówił o tym Donald Tusk i ja jestem też zwolennikiem takiego myślenia, że od początku przyszłego roku musi być jasne, jaka jest formuła startu opozycji. Mhm. To znaczy, czy będzie to jedna lista, do czego my zachęcamy, no ale też jest tak, że to inni partnerzy muszą tego chcieć. Więc drzwi do tej jednej listy są cały czas otwarte i to apel do innych liderów partii opozycyjnych, żeby skorzystać z tego zaproszenia. No a jak nie, to pójdziemy do wyborów samodzielnie jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, po to, aby te wybory wygrać. Jedno jest pewne i wydaje mi się, że nikt z tym nie dyskutuje, a mianowicie wspólny blok senacki, czyli niejako koalicja wszystkich partii opozycyjnych. No to wiadomo, to już nawet została taka umowa wstępna podpisana. Panie pośle, a dlaczego pana zdaniem te rozmowy tak nie idą do końca? Po pierwsze, jeszcze nie wiadomo, kiedy będą wybory. Ten termin do wyborów konstytucyjnych jest jeszcze dość długi. To jest taki czas, gdy każda z partii opozycyjnych stara się budować własną podmiotowość. No a po drugie rozumiem, że każda z partii politycznych, opozycyjnych dokonuje jakiejś kalkulacji, co jest dla niej bardziej opłacalne. Tylko ja wolałbym, i mówię to z perspektywy i własnej, i swojej jako sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, żeby porzucić te takie partykularyzmy, tę rozmowę o interesie własnej partii politycznej, a pomyśleć o tym, co najważniejsze. To znaczy wygranie z PiS-em i przywrócenie w Polsce normalności. Jest bardzo wiele szybko do zrobienia. Do tego potrzebna znaczącego zwycięstwa nad PiS-em. I to gwarantuje jedna lista, której my jesteśmy zwolennikami. My jako Platforma Obywatelska. I będziemy do tego zachęcać. No ale na samym końcu, jeżeli ten okres takiego narzeczeństwa politycznego no, okaże się nie prowadzić do trwałego mariażu na listach wyborczych, no to będziemy musieli do wyborów iść sami. To już sprawa ostatnia. Mieliśmy ostatnio do czynienia z sondażem, który dawał drugi raz
tej ostatniej historii, rzecz jasna, Koalicji Obywatelskiej przewagę nad Zjednoczoną Prawicą, 3 punkty procentowe. Ja chociażby w mediach społecznościowych zauważyłam, no, entuzjazm to jest delikatnie powiedziane, jakąś euforię po stronie polityków Platformy Obywatelskiej i zastanawiam się, czy to nie jest przedwczesne. Nie wiem, panie redaktor, wydaje mi się, że trochę z tym określeniem tego pani przesadza. Nie. Ja mówię za siebie i za swoich najbliższych kolegów, nie ma w nas ani krztyny triumfalizmu, ani euforii. Oczywiście cieszymy się z dobrych sondaży, ale zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, bardzo dużo do zrobienia. Nie sondaże wygrywają wybory. Jeżeli ten sondaż coś pokazuje, to pokazuje, że tendencja jest dobra, ale roboty przed nami bardzo, bardzo dużo. I żadnego triumfalizmu, żadnego dzielenia skóry na tym niedźwiedziu pisowskim, który jeszcze biega po lesie, nie zobaczy pani z Platformy Obywatelskiej. Proszę mi wierzyć. Ważna deklaracja na koniec. Nie wiem, czy państwo panu uwierzą, ale to już... Szanowni państwo, bo tutaj pani redaktor, my naprawdę zdajemy sobie sprawę, jak wielka jest stawka i naprawdę wiemy, że wybory wygrywa się codzienną, ciężką pracą, a nie nawet najlepszymi sondażami. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Za wizytę u nas w studiu. Dobrego dnia również dla pana. U państwa już za chwilę generał Mieczysław Biejniek. Zapraszam. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні продовжив нашу дипломатичну активність для того, щоб світ міцно відреагував на чергову російську ескалацію і на терор проти наших енергетичних об'єктів і на спробу Росії знову загострити продовольчу кризу. Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, подякував йому за вже надану підтримку та поінформував про наші нагальні потреби, передусім в обороні. Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з Еммануелем цілком конкретні проекти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об'єктів. Ставка терористів на зиму абсолютно прозора для усіх. І цей виклик має розглядатись саме як виклик проти усієї Європи. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об'єднаної Європи. Тож, разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу. Домовились провести дві дуже важливі події. Перша – в грудні у Франції, предметно щодо усіх викликів зими, від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія, щоб зібрати бізнес Франції, допомагати Україні. Ми зробимо все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не рахуються з видатками на енерготерор. Państwa gościem generał Mieczysław Biejniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji, były dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku. Panie generale, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, zdaje się, że wojna i ta makabra, która dzieje się w Ukrainie, przestaje być już taką wojną w dosłownym tego słowa rozumieniu. W tej chwili Rosjanie postawili właściwie na, przepraszam za mocne słowo, ale wybijanie ludności cywilnej, że to jest chyba właściwie jedyna strategia, którą Kreml teraz ma. Czy ja się mylę w swojej ocenie i zbyt powierzchownie podchodzę do sprawy? Nie, nie myli się pani, bo przystąpili do tego planu, który początkowo też zakładał eksterminację Ukrainy i eksterminację ludności, zadawanie cierpień ludności cywilnej, niszczenie infrastruktury cywilnej. Obserwowaliśmy to na samym początku, kiedy widzieliśmy atak na szkoły, na teatr, na przedszkola, na szpitale. To jest systemowa eksterminacja ludności oraz zadawanie niepotrzebnych cierpień ludności cywilnej w celu załamania ich morali. Efekt, jak widzimy, jest odwrotny. Następuje coraz większa konsolidacja społeczeństwa zachodniego. Nawet Francja, która była tak bardzo szczęśliwa w niektórych ocenach, podejmuje się pewnych działań zdecydowanych. Ale sama ludność cywilna, pamiętajmy o tym, że oni już są w 8 miesiącu wojny. Ich cierpliwość, ich cierpienia są olbrzymie. Zbliżająca się zima być może będzie wpływała również na ich morale. Niemniej jednak morale są bardzo silne. Tutaj następuje również inny aspekt sprawy. Musimy się liczyć my, jako społeczeństwa zachodnie, szczególnie sąsiedzi, tacy jak Polska, Słowacja, Rumunia,
o kolejnej jakiejś fali tymczasowej oczywiście napływu ludności stamtąd. Wyobraźmy sobie matki z dziećmi, które w obliczu mrozów, braku ciepłej wody, energii muszą cierpieć podwójnie, nie tylko patrzeć na cierpienie swoich dzieci, ale również cierpieć moralnie. Dlatego też państwa i społeczeństwa zachodnie muszą dołożyć wszelkich starań, aby im pomóc. Pomóc im w jaki sposób można przed tą zimą. Nie tylko naprawą sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodnych, ale również dostarczaniem takich systemów, na przykład olbrzymich generatorów, które mogą zasilać energią elektryczną duże połacie miast, a nawet całe wioski. Myśmy takie generatory przecież mieli w Iraku, w Afganistanie, które ogrzewały, ocieplały, oświetlały olbrzymie połacie terenu. Takie możliwości Zachód ma i z tego należy skorzystać. Panie generale, wspomniał pan o nadchodzącej zimie. To jest rzeczywiście chyba największe zagrożenie w tej chwili dla Ukraińców w ogóle, co jest dość paradoksalne, że pogoda stała się straszniejsza od Kremla. No niemniej sytuacja może być bardzo trudna. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym, że po tych atakach rakietowych rosyjskich, do których już dochodziło kilkakrotnie, takich zmasowanych, zniszczone jest 40% infrastruktury energetycznej kraju. I teraz zasadnym wydaje się pytanie, czy Ukraińcy w ogóle mają szansę tę zimę przetrwać? Mają szansę, ale ta szansa musi być wzmocniona, tak jak powiedziałem, bardzo dużą pomocą Zachodu. Już w tej chwili obserwujemy systematyczne naprawienie tych elementów elektroenergetycznych, ale one są też systematycznie niszczone. Z tym, że bierzemy pod uwagę fakt, że około 80% nadlatujących rakiet i dronów są efektywnie strącane. Niemniej jednak te 20%, jak się przedrze w tej dużej masie wyszczelonych pocisków i dronów, zadaje straty. Te możliwości naprawy tychże sieci wymagają olbrzymich zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Pamiętajmy o tym, że elektrowni jądrowych Ukraina posiada chyba 4 w tej chwili sprawne. Także również z tych elektrowni jakiś prąd będzie płynął, tylko linie przesyłowe i stacje trafo. To są bardzo istotne elementy tejże infrastruktury. Tak jak powiedziałem, są inne elementy zastępcze, tak jak generatory, do których potrzebne z kolei jest paliwo, które też powinno być dostarczane. Więc ta pomoc, która jest deklarowana państw zachodnich, Stanów Zjednoczonych w postaci około 5 miliardów euro miesięcznie do funkcjonowania tego państwa jest niezbędna. Dlatego też to będzie wymagało zjednoczenia się liderów i społeczeństw zachodnich, tego leadershipu wokół sytuacji kryzysowej, którą mamy w Europie. My w Europie myślimy o tym, aha, będziemy ponosili większe koszty funkcjonowania naszych gospodarstw domowych, ograniczenie energii, zwiększenie kosztów, inflacja, ale ci ludzie tam na Ukrainie liczą te straty zabitymi i rannymi. Pamiętajmy o tym, że gdyby nie oni, gdyby nie ta walka tam, to ten ruski mir zbliżyłby się do granic państw Unii Europejskiej, a może by je również przekroczył. Dzisiaj Rosja wykrwawia się na polach Ukrainy i bardzo dobrze, że tak jest, ale Zachód ma odpowiedzialność za to, aby wspierać tę Ukrainę. Państwa NATO, czyli państwa europejskie, 30 przecież ich tam jest, oprócz oczywiście Turcji i Kanady, które nie są, i Stanów Zjednoczonych, które nie są państwami europejskimi, ponoszą również odpowiedzialność za to. I NATO nie jest stroną konfliktu, NATO nie bierze udziału w konflikcie, ale NATO wspiera zarówno wyszkoleniem, zaopatrzeniem sił, wiadomościami wywiadowczymi i wspiera również ekonomicznie te państwo, aby one mogły funkcjonować, walczyć i przeżyć tą trudną zimę. Pamiętajmy o tym, że ta zima będzie trudna również dla Rosjan, dla okupantów. Może nawet trudniejsza i bardzo dobrze. Oni będą marli w swoich transporterach opancerzonych. Ich linie zaopatrzenia się wydłużyły, ich logistyka jest taka, jaka jest, widzimy. Generał Surowkin nie zrobi cudów, ponieważ słabe wyszkolenie, słabe morale, niedoskonały sprzęt, beznadziejna logistyka nie poprawi sytuacji na froncie, wręcz odwrotnie. Dlatego to sięgnięto po elementy takie jak ostrzał rakietowy z dalekiego zasięgu, jak inne elementy wojny hybrydowej. Widzimy, że Rosja uruchomiła kaliningradzki okręg i lotnisko do przyjęcia uchodźców, którzy będą podsyłali z krajów Bliskiego Wschodu, aby przenikali w stronę państw Unii Europejskiej, Polski i Litwy. To chodzi o to, aby zdestabilizować w dalszym ciągu Unię Europejską, aby rozbijać jedność państw zachodnich we wsparciu Ukrainy. Ale to na szczęście się nie udaje i mam nadzieję, że się nie uda.
No właśnie, wiemy, że Izrael mógłby w tej kwestii bardzo mocno wspomóc Ukrainę. Są w posiadaniu tego najnowocześniejszego albo jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów tego przeciwlotniczego. No tylko problem polega na tym, że Izraelowi nie spieszy się do pomocy akurat w tej materii. I Wołodymyr Zełenski udzielił kilka dni temu wywiadu izraelskiej telewizji, w której powiedział, że on oczywiście sam jest Żydem, że jego rodzina przeszła przez straszną traumę i tragedię Holokaustu i że nie rozumie, jak Izrael, tutaj już dokładny cytat, może stać z boku i patrzeć z zewnątrz, jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić, ale jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego. Zwrócił się do Izraelczyków prezydent Ukrainy. Co się dzieje pana zdaniem takiego, że Izrael mimo tak tragicznej sytuacji, zaangażowania Iranu w dalszym ciągu przygląda się temu trochę z boku, nie angażując się chociażby właśnie w pomoc dotyczącą przekazania tych systemów przeciwpowietrznych. Co Izrael powstrzymuje? No tak, sytuacja jest tam nieco bardziej skomplikowana, ale jak pani pamięta, to już jest któreś zwrócenie się Żeleńskiego w stronę Izraela, kiedy w tak emocjonalnym przemówieniu, kiedy Rosjanie zbombardowali Babi Jar, przypomniał im o tym, że oni byli również ofiarą tego Holokaustu, a dzisiaj Rosjanie, prowadząc operację specjalną niby denazyfikacji, demilitaryzacji, cokolwiek by to znaczyło, zabijają niewinnych ludzi, tak jak hitlerowcy zabijali Żydów w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy, że diaspora żydowska, diaspora rosyjska, która ma olbrzymie wpływy polityczne w Izraelu, liczy około miliona ludzi. Wielu z nich zajmuje bardzo znamienne stanowiska polityczne. Pamiętajmy również o tym, że Izrael jest w tym momencie, w momencie wyborów. Ale pamiętajmy również, że Izrael zależy bardzo dużo, w dużej mierze od pomocy amerykańskiej. Amerykanie również Amerykanie naciskają trochę na Izrael, aby on poczynił pewne kroki. Jeśli chodzi o ten system Iron Dome, oni go nie użyczą, bo to jest system bardzo zaawansowany i on im po prostu służy do obrony przed pociskami nadlatującymi w krótkim czasie. Natomiast zrobili jedną rzecz bardzo istotną, o której nie za bardzo się mówi. Zbombardowali fabrykę dronów Shahed 365 pod Damaszkiem. Tak, mówiliśmy o tym. Tak, fabryka była irańska oczywiście. Oczywiście zrobili to również w swoim interesie, ponieważ te drony były dostarczane do Hezbollahu na terenie Libanu i stamtąd wystrzeliwane w stronę Izraela. Natomiast być może, że w przyszłości po ogłoszeniu wyborów, z tego co słyszę dzisiaj rano, partia Netanyahu ma lekką przewagę, być może, że zintensyfikują pomoc w jakiś sposób bardziej wymierną dla Ukrainy. Posyłają pomoc humanitarną, oczywiście leki, jakieś zapasy innych żywności czy innych rzeczy, ale to jest za mało według Żołnierskiego i chyba to ma rację. No właśnie, mamy tutaj a propos żywności też kwestię tej w cudzysłowie inicjatywy zbożowej, tej umowy, którą Rosja złamała, jeżeli chodzi o możliwość wychodzenia statków z Ukrainy ze zbożem właśnie między innymi. Putin powiedział dość, my się wycofujemy z tej umowy, tak w dużym skrócie. Natomiast ONZ już w tej chwili potwierdziła, że inicjatywa zbożowa będzie przedłużona do 3 listopada, do jutra. Czy to pana zdaniem po tym wycofaniu się Rosji już kilka dni temu z inicjatywy zbożowej świadczy o tym, że świat coraz mniej się boi Putina? Świat coraz bardziej jest zjednoczony pomimo tej ofensywy informacyjno-fejkowej, która Rosja czyniła na całym świecie, mówiąc o tym, że to właśnie Ukraina i NATO napadły na nich, prawda? Świat jest coraz bardziej zjednoczony i widzi, jakie metody walki stosuje Ukraina. Widzi to, że państwo, które jest mocarstwem atomowym, może bezkarnie, znaczy nie może, chciało bezkarnie napaść na sąsiada i zagarnąć w brutalny sposób jego ziemię. To dociera do niektórych ludzi. Oczywiście są państwa w Afryce i w Azji Południowo-Wschodniej, które i część krajów zatoceperskich, które głęboko wierzą w to, że jednak to Putin ma rację, ale ta ilość tych państw się zmniejsza. Chociażby nawet ten oddźwięk w grupie G20, kiedy na początku, kiedy to ogłoszono chyba 3 miesiące temu, że Putin będzie zaproszony, on się wstrzymał od tego, czy on będzie, czy nie będzie, a teraz coraz więcej głosów się odzywa ku temu, aby nie zapraszać Rosji, nie zapraszać Putina na grupę G20. Wiemy, że tam są przecież państwa różne, nie tylko państwa wspólnoty demokracji liberalnych. Czyli widzimy, że Rosja coraz bardziej jest izolowana, a sięgnięcie po pomoc takich sojuszników jak Iran, który również jest izolowany w świecie, częściowo za swój program atomowy, czy Korei Północnej, z której się sprowadza amunicję artyleryjską, chociaż o tym się coraz mniej mówi, bo ta amunicja jest
mało wartościowa, to świadczy o tym, że Rosji kończy się ilość sojuszników. Chiny, które ani nie popierały, ani nie wstrzymywały, ani nie potępiały, też wstrzymują się dosyć w sposób taki znaczący od zajmowania stanowiska kluczowego. Czekają w interesie Chin jest Rosja najbardziej osłabiona, która mogłaby być zasobem, rezerwuarem surowców mineralnych dla Chin. Tak to widzimy na dzień dzisiejszy. Panie generale, a sądzi pan, że Władimir Putin i w ogóle Kreml zdają sobie sprawę z tej izolacji i czy jeżeli sobie zdają, to w ogóle ona jakiekolwiek wrażenie na nich robi? Rosja jest krajem olbrzymim. Jest krajem, który zajmuje prawie 1/3 terytorium świata, prawda? Ma zasoby mineralne od molibdenu, niklu, złota i innych minerałów rzadkich, całą tablicę Mendelejewa, ale nie potrafi, jak pani widzi, wyprodukować mikroprocesorów, chipów, optoelektroniki takiej, która by pozwalała na produkcję sprzętu nowoczesnego. I bardzo dobrze tak jest. Nawet dochodzi do tego, że z tych pralek kradzionych wymontowują pewne elementy, żeby je wmontować do systemu uzbrojenia. Rosja zdaje sobie sprawę z izolacji. Rosja używa wszystkich możliwych środków, oprócz wojen konwencjonalnych, łącznie z naciskiem nuklearnym, aby społeczeństwo zachodnie szantażować. Bardzo dotkliwym dla Europy na pewno jest ten szantaż eksportu surowców naturalnych typu gaz i ropa naftowa. Niemniej jednak świat sobie powoli zaczyna z tym radzić, ponosząc oczywiście koszty. Ale Rosja też, bo pamiętajmy, że to był największy przypływ kapitału dla Federacji Rosyjskiej. Oni na tej wojnie tracą codziennie miliard dolarów, czyli mamy już prawie 300 parę miliardów do tyłu z tych 500 miliardów, które mieli zasobów rezerw tych krajowych w swoich bankach. Oprócz tego sankcje dotkliwe na dłuższy czas pozbawiają ich możliwości produkcji zaawansowanej, a dodatkowo odpływ inżynierów, robotników, tych wykwalifikowanych, którzy te wspaniałe pomysły tych inżynierów, bo trzeba powiedzieć, że niektóre konstrukcje były bardzo zaawansowane, chociażby jak Kinzhal, nie mogą wyprodukować, bo ci ludzie nie tylko uciekli w ciągu ostatniej nagonki mobilizacyjnej, ale uciekali wcześniej, prawda? Ten know-how w rękach tych ludzi jest bezcenny. Dlatego też Rosja przy malejącym przyroście naturalnym, przyrost naturalny w Rosji jest minus 0,5, nie wiem, czy pani wie, czy pani sobie zdaje z tego sprawę, czyli na dłuższą metę Rosja słabnie. A jeszcze dodając do tego ruchy odśrodkowe spowodowane właśnie tymi wydarzeniami, takie jak w republikach takich jak Inguszecja, Czeczenia, Abchazja, powiedzmy sobie Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, to doprowadzi być może w dłuższej perspektywie do rozpadu się tak zwanych wspólnoty niepodległych państw. Jedynie zostanie im ten zbiór, czyli Związek Białorusi i Rosji. Panie generale, wyciekły nowe informacje o stanie zdrowia Putina. Sytuacja ma być bardzo poważna. Daily Mail twierdzi, że u 70-letniego Putina zdiagnozowano początki choroby Parkinsona, raka trzustki, a także prawdopodobnie raka prostaty. Materiały szpiegowskie, bo na ich podstawie te teksty zostały napisane, mają informować o tym, że rosyjski przywódca jest nafaszerowany sterydami i coraz trudniej jest mu funkcjonować normalnie i podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące tej wojny. Wielokrotnie od lutego informacje dotyczące stanu zdrowia Putina już się pojawiały. Jak my powinniśmy i czy w ogóle w jakikolwiek sposób do nich podchodzić? Po wysłaniu tych informacji przypomina mi się film Suma wszystkich strachów. Ja chciałbym, żeby tak było, chociaż nie życzę nikomu źle, ale temu obywatelowi akurat tak. Natomiast to może być też element kampanii dezinformacyjnej. Aha, liczcie na to, że jestem słaby, chory, niewiarygodny, ale jakoś to wszystko się nie sprawdza. Natomiast tam w środku, tym Kremlu na pewno się gotuje. Pamiętajmy o tym, że każdy dzień to są straty, o którym powiedziałem. To są miliarderzy, to są jego protegowani, którzy mają ukryte majątki, których nie mogą korzystać i korzystać w najbliższym czasie nie będą móc. Tym bardziej, że zgodnie z podejmowanymi decyzjami i prawnymi, i politycznymi, ten majątek zamrożony na Zachodzie może zostać przekazany do odbudowy Ukrainy. Z kolei Rosja będzie twierdziła, że to jest grabież, no ale oni
napadli na państwo sąsiedzkie, zagrabili im prawie 1/3 terytorium w początkowej fazie operacji. Więc co oni mogą mówić, że ktoś im okrada ich zasoby. Także te ruchy ośrodkowe wewnątrz Kremla być może mogą spowodować również odsunięcie Putina w perspektywie niedalekiej od władzy poprzez wysłanie go na przykład na leczenie manualne do Chin albo w jakiś inny sposób, chociaż Rosjanie mają tam różne doświadczenia z tym. Mm-hmm. Panie generale, to jeszcze jedna informacja, którą przekazał Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, informując, że Polska ma wybudować zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim. Już dzisiaj mają rozpocząć się prace saperów, które będą początkiem budowy tymczasowej zapory właśnie na granicy z obwodem kaliningradzkim. Według szefa MON-u ma to uszczelnić granicę polsko-rosyjską. Wyjaśnił, że to będzie... Może zapora ma składać się z trzech szeregów, z drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany według pana ministra na całym świecie. No i wiemy, że on ma mieć 2,5 metra wysokości, 3 metry szerokości i tak dalej, i tak dalej. Czy pana zdaniem wybudowanie takiego muru w tej chwili na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim, z Rosją, jest potrzebne i będzie skuteczne? Przed czym ma nas chronić właściwie? No, widzimy zmieniającą się sytuację od momentu rozpoczęcia tej inwazji, a przedtem mieliśmy Białoruś, tam ta budowa tego muru wzbudzała duże kontrowersje. No, teraz widzimy, że Rosja wykorzystuje wszystkie elementy wojny hybrydowej, od fake newsów, poprzez dezinformacji, poprzez wspieranie partii politycznych na Zachodzie, rozbijanie systemów jedności i napływ uchodźców. Oni tych uchodźców będą celowo sprowadzali z krajów Bliskiego Wschodu, Iranu, Afganistanu, Iraku, a może i z Turcji, aby próbować infiltrować granice Rosji z Unią Europejską, czyli poprzez Litwę, poprzez Polskę. Litwa też taki mur, zdaje się, na swojej granicy buduje, a te specjalistyczne wyliczenia, które tam pan minister Błaszczak dał, to wynikają z tego, że dosyć długo się nasze władze zajmowały budowaniem tego muru. Ja myślę, że ten mur jeszcze powinien być wzmocniony, jeśli chodzi o sprawy elektroniki, radary, kamery notowizyjne i tak dalej. No i oczywiście niewykluczone jest, że będzie wzmocnione patrolowanie poprzez służbę graniczną, straż graniczną i Wojsko Obrony Terytorialnej. No to jest dzisiaj potrzeba taka, że to jest kryzys. Jesteśmy w stanie kryzysu. No powiedzmy sobie, przy tej granicy to jest stan kryzysu. My jesteśmy generalnie jako kraj w stanie pokoju, ale musimy robić wszystko, żeby nie doprowadzić do kryzysu, a z kryzysu do wojny, jak to się przerobiło na Ukrainie. Natomiast tutaj jest potrzebna również współpraca z Litwą, bo Litwa ma większą granicę z Federacją Rosyjską niż my i na pewno oni mają też swoje doświadczenia. A wojska, a to, co kto buduje, to są nie wojska saperskie, tylko wojska inżynieryjne, bo saperzy to są ci od burzenia, a inżynierowie od budowania. No tak, ja tylko cytuję Mariusza Błaszczaka, który mówi, już dzisiaj rozpoczną się pracę saperów, więc żeby nie było, panie generale, że to są moje słowa, to pan minister obrony narodowej. Natomiast podsumowując, rozumiem, że według pana ta inicjatywa jest potrzebna, ten mur jest potrzebny. Nie, trudno mi jest oceniać tą sytuację, ja nie byłem na tej. Natomiast jeszcze jakieś preemptive działania, takie wyprzedzające, spodziewające się, że może zaistnieć coś takiego, ale oczywiście są jakieś przejścia graniczne, które umożliwiają weryfikację ludzi, którzy rzeczywiście będą potrzebowali pomocy, aby przejść. No ale oczywiście to jest wszystko w gestii władz, które posiadają takie informacje i posiadają siły i środki do weryfikacji tego. Skoro z wiadomości wywiadowczych, rozpoznania i źródeł osobowych wynika, że może taka sytuacja nastąpić, pewnie taka inicjatywa została podjęta, aby temu przeciwdziałać. No tak, tylko pytanie, na ile takie inicjatywy, panie generale, są skuteczne, bo wielu twierdzi, że ten mur zbudowany z kolei na granicy z Białorusią niewiele właściwie daje i że mnóstwo ludzi przedostaje się przez granicę polsko-białoruską. Nie ma takich statystyk, ale nie ma takich murów i nie ma takich zapór, które by mogły całkowicie wyeliminować tego rodzaju proces. A może to z kolei mój poprzedni gość, polityk, więc ja tutaj z ekspertem zderzam to zdanie. On ocenił inicjatywę tego muru, że może zamiast budować mury, to lepiej byłoby się zająć tym, żeby Polska miała dobrą ochronę przeciwpowietrzną. No nie, no tutaj tu mieli być dwie rzeczy, obronność, a zabezpieczenie się przez działaniami hybrydowymi. Obronność nasza, oczywiście wieloletni plan modernizacji technicznej zakładał już od wielu lat, że obrona powietrzna i przeciwrakietowa jest naszym priorytetem i to musi być realizowane w jak najszybszym tempie. Oczywiście program jest realizowany, ale on jest trochę za wolny. My mamy obronę powietrzną
i przeciwrakietowym, ale ona jest prowadzona w tej chwili, tej sytuacji, przez naszych sojuszników. Jesteśmy wpięci przez system natowski. Mamy baterie patriotów rozmieszczone wzdłuż naszych granic. Nie będę mówił gdzie i w jakiej ilości, ale to prowadzą w tej chwili sojusznicy. My natomiast w najbliższym czasie, a myślę, że już w roku 2023, a powinniśmy mieć wcześniej, ale będziemy mieli przynajmniej dwie baterie patriotów, a w dalszej perspektywie chyba ich przewidziane jest 8. Mamy na razie samoloty F-16, które są częścią obrony powietrznej i wsparcia działań wojsk lądowych. Wkrótce będziemy mieli samoloty F-35, no i koreańskie FA-50, ale to jest wszystko wkrótce. Po prostu jesteśmy w niedoczasie, ale i tu jest właśnie bardzo istotny element. Ukraina nam kupiła ten czas. Nie tylko nam, kupiła całemu społeczeństwu zachodniemu, bo gdyby nie to, to ruski mir znalazłby się pod granicami państw Unii Europejskiej. Właśnie, dobrze by było, żeby wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. Panie generale, bardzo dziękuję za wizytę u nas. Bardzo ciepło pana pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę jak zwykle. Generał Mieczysław Bieniek, państwa gościem. Spokojnego dnia. Dziękuję i do bardzo. Dziękuję. Do widzenia. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Oczywiście wracamy do państwa jutro, w czwartek o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Proszę się trzymać dzielnie, zdrowo i widzimy się wszyscy jutro w komplecie. Mam nadzieję o 9. Do zobaczenia.